Dzień dobry, kochani. Ja już powolutku zbieram się do pracy. Dzisiaj pracuję zdalnie, więc tak, pralka w tle, włosy umyte, make-up już ogarnięty, więc idę się tylko teraz ubierać. Jestem po kawie, małe śniadanko i zaczynam pracę. Punkt 8. Działamy. Tak więc, moi drodzy, ja nie będę przedłużała, bo troszkę tych rzeczy jeszcze mam do ogarnięcia. A już 7 dochodzi, więc czasu naprawdę mam niewiele. Więc, moi drodzy, wy zasiadajcie, oczywiście, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden. Ja nie wiem, co się dzieje, a ostatnio Wam po prostu pokazuję w tych zużyciach same dosłownie perełki. Dobra, zaczynamy od tych jedzeniowych, bo ich jest najwięcej i szybciutko sobie przez nie przejdziemy. Lorenz, to są te takie te chipsy, no nie chipsy, jaką można nazwać, chrupki chyba, na bazie orzeszków ziemnych. Już kilkukrotnie Wam mówiłam, ja za orzeszkami ziemnymi nie przepadam. Natomiast w takich wersjach jak masło orzechowe, batony, czekolady z nadzieniem właśnie, czy chrupki, tak jak w tym przypadku z nadzieniem, bądź też przy użyciu orzeszków ziemnych, jak najbardziej uwielbiam. I od czasu do czasu właśnie kupuję sobie tego rodzaju właśnie chrupki. Były dobre, miałam je chyba 2-3 tygodnie jakoś tak. Ale są świetne, więc polecam, duża paka, o, tutaj informacja, nie wiem, czy widzicie, z olejem słonecznikowym, no i oczywiście produkt wegański, no bo jak żeby inaczej, bo to jest chyba, oprócz tych orzeszków ziemnych, to jeszcze chyba jest masy kukurydzianej jakiejś, tak, o, zobaczcie, chrupki kukurydziane ze świeżo zmielonymi orzeszkami ziemnymi, no taki, wiecie, skład. Nie jest nie wiadomo jaki zły, ale też bez przesady. Od czasu do czasu można sobie pozwolić. Dobra, o grześkach chyba nikomu nie muszę mówić. Mam wrażenie, że tutaj w tej koplanie, w tych grześkach, ja je Wam chyba pokazywałam ostatnio, jak robiłam zakupy w Biedronce, że kupiłam takie większe opakowanie, chyba za 21 zł, tak mi się wydaje, tam było sporo tego. I mam wrażenie, że jakość czekolady właśnie w tych grześkach poprawiła się. Nie wiem, przemijałam takie ostatnio wrażenie, no ale nic, póki co grześki jak najbardziej na propsie. Wolę je bardziej na przykład od Prince Polo. Więc nie wiem, jak Wy macie, ale tak, grześki jak najbardziej. Princesę jeszcze lubię, nie każdą. Miałam swojego czasu ulubioną princesę kokosową, ale coś mi ostatnio chyba przeszły te smaki kokosowe. W każdym razie grześki jak najbardziej. Oczywiście o Pawełku chyba Wam nie muszę mówić, z adwokatem. Przecudowne. Gorzka czekolada albo deserowa, już nawet nie pamiętam. I powiem Wam, nie, czarna, gorzka czekolada. I powiem Wam, że są te Pawełki, adwokat i jeszcze chyba
Nie, chyba głównie z adwokatem kupuję. One są po prostu obłędne. Też nie zawsze je kupuję, ale co jakiś czas pozwalam sobie. No niestety, no adwokat, to, jak to adwokat, no jest z alkoholem, więc jeżeli nie lubicie, no to przecież Pawełek ma mnóstwo różnych innych wersji, bo ma i z karmelem chyba, znaczy toffee i ma chyba śmietankowe i jeszcze jakieś, także do koloru, do wyboru. Ale jak najbardziej Pawełki uwielbiam, kocham i uwielbiam. Silan. Kochani, ja się chyba po prostu w tym silanie zakochałam. To jest wersja ta z olejkiem, z esencją z olejkową. No, Dream Lotus. No po prostu bajka. Przepięknie, perfumeryjnie, delikatnie pachnie. Ubrania są nieziemskie, jeżeli mówię, chodzi o zapach. Długo się też utrzymuje na tych ubraniach, co też dla mnie jest zaskoczeniem, bo zazwyczaj powiem Wam, że tak różnie bywa z tymi tymi z Lenora płynami. Mam swoich ulubieńców, ale gdzieś tam ten Silan widzę, że zaczyna tutaj górować. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o moim Cocolino, no ale póki co odeszłam i mówię, testuję sobie te silanki. Teraz znów zrobiłam sobie kolejne zapasy silana i jeżeli chodzi o płyny, to jestem już naprawdę dobrze wyposażona. Dobra, tyle na temat tego. Dajcie mi znak, czy używaliście go, czy akurat ta wersja właśnie perfumeryjna Wam odpowiada, bo powiem Wam, że mi coraz bardziej naprawdę i zaczynam przekonywać się nie tylko w ogóle do tego zapachu, ale w ogóle do tego Silana, jeżeli chodzi o tą właśnie esencję z patchouli, w ogóle tę perfumeryjną serię. O, to chciałam powiedzieć, Boże, Andrika, do sedna. No i moi drodzy, o jest, muszę się pożegnać, muszę wyrzucić przepiękny flakon, on już się skończył, ale zobaczcie, butelka Roberto Cavalli Nero Assoluto, kocham, uwielbiam ten zapach, to jest troszeczkę orientu, piżmo, wanilia, zresztą nie będę tutaj się jakby zagłębiała w skład, w nuty zapachowe, jakie znajdziecie w tej wodzie perfumowanej. No cóż, na pewno kolejne opakowanie musi ze mną być. On był dość długo ze mną, więc no wiadomo, że jak się dość często ostatnio używało właśnie jakiegoś perfumu, no to prędzej czy później on i tak będzie miał swój koniec. No i teraz nadszedł ten czas, że musimy się rozstać. Butelka jest dość ciężka, opakowanie jest obłędne, prostota. Powiem Wam, że jeżeli ja kiedykolwiek stworzę coś swojego, jeżeli chodzi o perfumy, to w tej tonacji, w tym takim wyglądzie, czyli czerń i złoto, właśnie będzie to wszystko u mnie wyglądało. A jeżeli chodzi o grawer, to już Wam mówiłam w jednym z vlogów, co mi najbardziej odpowiada i w jakim kierunku będę szła. Dobra, kochani, od co? Wszystko, wszystkie zużycia, wszystko co do tej pory zużyłam, pokazuję Wam, powiedziałam, opowiedziałam, przedstawiłam swoją wersję. Jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi wrażeniami, odczuciami, bądź też doświadczeniami na temat tych produktów, czekam na Was w sekcji komentarzy. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name, but thinking of hers, I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. No. Tak na szybko, wiecie co, weszłam do Carrefoura i kupiłam tak ogórki kiszone. Marka Stan, bardzo dobre. Wiecie, że ja Stan kupuję zawsze kapustę kiszoną, więc są super. Tu już sobie odfoliowałam pieczarki, żeby mi się, wiecie, tutaj nie ukisiły za bardzo. Wzięłam tak, jednego selera, takiego, wiecie, buraczki. U mnie chyba standardowo, buraczki to chyba Was nie dziwią. Troszkę więcej marchwi wzięłam, bo była bardzo ładna, o dziwo, więc ją wzięłam sobie. Jajeczka, jedyneczki, bardzo je lubię. I wzięłam sobie jeszcze jedną śmietankę, 18% marki Kanka.
No to co? Wszystkie zakupy, dużo tego nie ma, ale właśnie tych składników brakowało mi w mojej lodówce. Dziś znów kolejna, na co? Na sos pieczarkowy. Tu już mam, zobaczcie, pokrojone pieczarki, śmietanka czeka do użycia. Chyba będzie za mało. Myślę, że jeszcze jedną dołożę, może jeszcze pół opakowania jogurtu. Tutaj mam koperek, no bo przecież grzyby i koperek. Pietruszka też oczywiście. Tu mam cebulkę pokrojoną. A tu już mi się powolutku roztapia moje cudowne masło klarowane. Zaraz wam pokażę, które tym razem użyłam. Ale wam chyba pokazywałam. O, Ekowita. Dobrze widzicie? Dobrze widzicie. Tak, także to jest to. Roztopi się i będę smażyła po kolei, czyli najpierw cebulka. Do tego oczywiście nie wyobrażam sobie nic innego jak o, tymianek. I do tego jeszcze chyba rozmarynu nie mam. A mam. Mam odrobinkę rozmarynu, więc to będą te dwie przyprawy, a jeszcze mogłabym, wiecie co, użyć. Tak, i chyba tego użyję. O, mam. Gałka muszkatołowa. Także te trzy przyprawy. Tutaj jeszcze wyjmę sobie, moi drodzy, o, tarkę do starcia gałki. I tak będę się raczyła, moi drodzy. No przecież grzyby, moi drodzy, jesień idzie, więc czym chata bogata? Dajcie mi znak, czy lubicie sosy grzybowe, bo ja kocham i uwielbiam. Także tak prezentuje się moje danie i zobaczcie, tu jest ten ser. Polecam wam naprawdę, kupcie sobie tego dziugasa w płatkach, bo jest rewelacyjny. No dobrze, moi drodzy, no to co? Nie pozostaje mi nic innego, jak pożyczyć wam smacznego, a ja zabieram się za swoje jedzonko. No i zobaczcie, jak mi pięknie tutaj zaczęła rosnąć i rzeżuszka. To jest chyba, nie wiem, lucerna. Trochę mi skapceniała, ale tam trudno. Tu zobaczcie, przepiękne, przepiękne buraki. No i tutaj rzeżuszka. I zrobiłam sobie już tutaj kanapeczkę. No, światło. Kanapeczkę, tutaj jest jakiś taki zwykły serek, taki topiony. Więc pomyślałam, czemużby nie dać sobie troszkę właśnie tych kiełek,
kiełków, zwał jak zwał. Czy chyba kiełków się mówi, tak się odmienia. Dobra, trochę tego. Tutaj dam tą lucernę jeszcze troszkę. O, powiem Wam, że lubię takie rzeczy, naprawdę. Bardzo lubię takie rzeczy. O. Okej. I chyba tyle. I tak będzie wyglądała moja kolacja. Ale powiem Wam, że ta kiełkownica to był świetny zakup, naprawdę. Jestem bardzo z tego zadowolona zakupu. Powiem Wam, że nawet dość często z tego korzystam. Codziennie wymieniałam wodę, więc jak widzicie, progres jest. Dajcie mi znak, czy Wy lubicie właśnie kiełki, czy macie taką kiełkownicę, jak często jej używacie. Ja uważam, że jeżeli gdzieś tam dbamy o swoje zdrowie, a możemy przemycić dużo fajnych takich sobie mikro, makro elementów i trochę witamin, to warto w domu coś takiego robić, a nieraz jak się kupuje, to one są tak skapcaniałe, że po tygodniu, praktycznie po kilku dniach się robi jakaś taka dziwna masa. A tutaj mamy za grosze kupione kiełki i możemy się nimi cieszyć przez cały czas na świeżo. Kochani, ja właśnie się już szykuję do wyjścia, a przechodzę po to, żeby zakończyć tego vloga. A tak jeszcze Wam tylko powiem, to jest perfum Chloe tutaj. I właśnie tutaj ostatnie już szlify. Tak wiem. Ktoś może powiedzieć, ile tego na siebie ładujesz, ale powiem Wam, że ja tak lubię. Powiem Wam, że ja tak lubię. Zawsze tak robiłam. Ja muszę po prostu pachnieć. Zresztą niech każdy aplikuje perfumy, jak ma ochotę, jak jemu się podoba. To przecież nie o to chodzi. Dobrze, moi drodzy, to co? Kończymy. Jesień coraz częściej zagląda nam do okien. Powiem Wam, że ja już się nie mogę naprawdę doczekać tego okresu zimowego. Będę chciała w tym roku zrobić Wam szybciej i zimową wioskę, i ubranie choinki, żebyście Wy też mogli się zainspirować, ale przede wszystkim, żebym ja w tym roku naprawdę mogła się nacieszyć tym widokiem, posiedzieć sobie przy tej choince, czy to z, nie wiem, kubkiem gorącej herbaty, z kawą, czy z kieliszkiem wina, czy zaprosić właśnie znajomych troszeczkę przy tej choince i zimowej wiosce pobiesiadować. Powiem Wam, że zatęskniłam za tymi czasami. Zresztą mam jakąś taką fajną wizję w głowie, gdzie właśnie ten czas tak sobie cudownie spędzam właśnie przy choince. Dobra, kochani, ale to są moje myśli, to są moje plany. Mam nadzieję, że z nich coś wyjdzie. Napiszcie mi w komentarzu, czy Wy już troszeczkę czujecie ten okres świąteczny, czy nie możecie się tego okresu doczekać. Wiem, że chyba ze dwie osoby mi napisały latem, że sięgacie do tych moich starych właśnie zimowych filmów, do tego mojego vlogowego grudnia. Mam nadzieję, że po raz kolejny przyjdę do Was z garścią inspiracji, możliwości tworzenia przepięknych inscenizacji w Waszych domach. Dobra, kochani, naprawdę kończę. Dobrze, uciekam do pracy. Wam życzę pięknego, miłego dnia, bądź też cudownego wieczoru. Z
zależności, o której porze oglądacie ten film, standardowo, wiem. No i tak jak zawsze Was proszę, zostawiajcie ślad po sobie w komentarzach. Widzimy się tam w tych komentarzach, w tej sekcji komentarze, odpowiadam na wszystkie, bo chcę każdemu dać cząstkę też siebie, żebyście wiedzieli, że jestem tam z Wami, że słyszę Wasz głos i cudownie, że to, co też nieraz mówię, odważacie się i coraz częściej piszecie te komentarze, bo dla mnie, jako twórcy, to jest coś chyba najpiękniejszego, co możecie mi dać. Dobrze, kochani. Buziaczki. Co? Do następnego. Ciao! We'll talk about a kindness yet for days of all my songs.